Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, wraz z kolegą Heniem. Siema Heniu. No, cześć. Postaramy się dla was nakręcić jakiś film oto z tej wody. Dzień po nocy, przespaliśmy się i na tą chwilę jest godzina, drodzy państwo, 14:36. Posiedzimy do wieczorka i zobaczymy, co uda nam się złowić oto z tej miejscówki. Jest dzisiaj czwartek, 25 czerwca, to w ten czwartkowy dzień posiedzimy i zobaczymy po jednej wędce, co i jak. Co uda się złowić, więc zapraszam na najnowszy film z moim Henia udziałem, a więc kawa, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem. A więc pierwsza ryba. I prawdopodobnie coś fajnego. Kwestia tylko teraz wyholować to. Ale idzie pod nie, nie bije, nie wybiera. Nie wybiera zestawu. Ściągam coś, jak to się brzydko mówi, jak szmatę. Zobaczymy co. Chyba, że jest siotr. Coś ściągnę gam, ale nic nie walczy, nic. Heniu, teraz trochę odbił. Popuszczę trochę. Nie wiem, nie wiem. Chyba, że jesiot, bo jak szmata szedł, wiesz? Nie wiem, może lesz. Lesz to nie jest. Karp będzie albo... No nie widzę jeszcze. Widzisz akurat. Wybarwiona to jak karp. Golec. Goły. Golec, goły. Ale widzisz, długo na brani czekałem, mieszanka. G5 specjal od Marcela, odrobina drobnych peletów, konopia i zapach od Marcela też na karpia. I tak przygotowałem. I tak trzeba łapać. Mieszanka łowić. Drodzy państwo, pierwsza kwestia wyholowania. Drobny haczyk, bo to jest dwunastka. Dwunastka haczyk, no, na plecionce. Ja drobne, bo wiesz, małych przynęt używam i wiesz, haczyk dobiera mnie pod rybę, tylko Heniu pod przynętę. A mam 6 mm cukiereczka. No już nasz jest. Tu jest, z drugiej strony. No wkładaj. Niżej. Pełno łuski? Czy goły? Nie, nie widzę. Bo jest brudna woda. Rybka, drodzy państwo, zaliczona.
więc mieszanka się spisuje. Ileż dwójeczka będzie, nie? No, 2 kilo ma, lepiej ma. 50 parę centymetrów, 52 centymetry podejrzewam. Zobaczcie, kilo. Drodzy Państwo, taki ładny, zobaczcie, czysty jest, czyściutki, dolna warga, haczyk bardzo mały. Wypinasz, pożegnaj. Peny, zobaczcie. I oto taki ładny, pełnołuski, który cieszy. Odepniemy go, zrobimy foteczkę. Zobaczcie, ale czyściutki, nie kuty. Drobna przynęta. Drobny hak. Zobaczcie, drodzy Państwo, dwunasteczka. I zrobimy zdjęcie. Zmierzymy tylko od 50. Tak mówiłem. 100, 101. Zobaczcie, tu jeszcze. 102. 101. 101. 2,5 kilo. To 51 cm. Oto taki piękny. Czy ty jesteś? Swój. Idź po kogoś dorosłego. Więc wypuszczamy go i oddajemy mu wolność. Drodzy Państwo, rybkę wypuszczamy. Płynie. Jest pytka. I wędkujemy dalej, dalej, dalej. Ale pierwsza ryba zaliczona. Mamy różny dobór przynęt. Zobaczymy, które będą najskuteczniejsze. Tak mówię, używam cukiereczków. Zobaczcie, cała gama. Ach, po braniu, ale dobrze. Tak mówię, zobaczcie, używam cukiereczków. Warflesiki, wersja 6 mm tonąca. Tonąca. I letko zbalansowane. Fluo, szóstka. Banan. Szósteczka, owocowe, pina colada i kryl. Zobaczcie moje cukiereczki. I tak na to te przynęty wędkujemy, więc przerzucimy. Tutaj mam jeszcze 8 mm kryla, wersję tonącą. Do kryla. I tak prezentują się moje cukiereczki, których ostatnio używam. Więc przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. Okej. Napniemy żółkę i przepuszczamy dalej na zestaw. Tak mówię, konopia, ziarna konopi ugotowane, dodane do zanęty z Marcela, drobny pelet i trochę pieczywa fluo. I tak prezentuje się ta mieszanka, na którą dzisiaj wędkuję, ale wiecznie, wiecznie jest, no ale zobaczymy, czy jeszcze coś się wyhaczy. Łowienie z marszu, nienęcone łowisko, tak widzieliście, po jednej wędce Heniu, jedną, ja jedną, wszystko na legalu i wędkujemy. No mówię ci, cukiereczek, zanęta, a coś ładnego, nie? No i dobrze, to w tym wszystkim. Od razu inne branie. Ale to przynęty, Heniu, to nie jest pinka, wiesz. Ja wiem, to przecież. No i zobaczymy, co u Henia, ale jak Heniu mówi, że ciągnie coś fajnego,
I żółty kolor. No. Panie, będzie z robakami się. To jest, wiesz, selektywna przynęta. To albo weźmie coś większego, a mała nie ma prawa. No to od razu widać pobranie jaka ryja. Od razu, no. Drobnice pełne. I wspólnie testujemy tą mieszankę G5 Special, którą przygotowałem na tej wodzie. Dobór przynęt. Ja różową, Heniu żółty, żółty cukiereczek. No i coś chodzi. Karp będzie chyba, nie? Ten powietrze złapie. No. Karpie. No ale widzisz, co to mieszanka, cukiereczek i rybka, drodzy Państwo, zaliczona, więc gratulacje, Heniu. Zobaczcie, cukiereczek, tak mówiłem. Ja wypinasz, wezmę, bo już. Nie, już. Pokaleczy się. Ale czyściutka rybka. Zobaczcie, nie kuta. Zmierzymy ją, ale podobny będzie. Pięćdziesiąt trzy. Trzymaj, Heniu. Twoja sztuka. Dołożymy do mieszanki konopi jeszcze, tak żeby nam bardziej rozbijało, ale musimy trochę wodę przesadzić. Tak, aby suche ziarna były. I dodamy do mieszanki więcej konopi, tak aby nam zanęta szybciej się obsypywała, rozbijało ją. No ale widzicie, po jednej rybce mamy. Henia, 2 cm większy karpik, pełnoludzki, ale cieszy. Mam dzisiaj z Prestona podajników. Tu jest akurat 45 gramów wyżej. Podwójny stoper, tak na przelotowo, łącznik i przypon. 12 haczek, foremka z Prestona. I tak to się, drodzy Państwo, prezentuje. Więc zarzucamy zestaw. Czekamy na kolejne wskazanie, kolejną rybkę. Konopia mi się suszy, tak żeby suche ziarna, żeby tylko dołożyć. Woda nam nie będzie potrzebna. I tak, jak mówię, interesują nas suche ziarna, których więcej dodamy do mieszanki, którą przygotowałem. Niech podeschną trochę, ładnie będą się obsypywać, pracowały, podnosiły się z nęty. Ok, nabijasz? No i dobrze. Troszkę tu są. No pewnie. Ok. Korzyk jest na tyle dobry, że wiesz, ja tu mam dno, nie? No. I nie wypukuję od razu. Tak, zawsze coś się zostaje, to nabijaj.
przynętę masz i mówię ci, bo w przynętę to nie ma co na robaki, bo na robaki płotka. Ja wiem, Heniu, ja wiem, że co jakiś czas bonusa trafisz, ale to wiesz, o, u mnie już branie praktycznie zopadło, wiesz. Nie będziesz z płotkami się tak bawił, jak weźmie to coś konkretnego. Ale widzisz, no. Ja jestem nauczony, a Mura właśnie... Karaś teraz, bo coś drobnego, ale cieszy. Drodzy Państwo, zobaczymy co. Tym razem chyba będzie karaś. No i machamy. Leszcz. Mamy Lesia. Nie, sam dam radę. Lesio. Jeszcze tutaj jacyś klienci palili fajki, pełno kiepów tutaj na stanowisku. Zobaczcie, drodzy Państwo, ja nie palę, ale nieładnie. Kosze porozstawiane. No i taki leszczyk. Dobrze, któremu zwracamy od razu wolność. Zobaczcie, jaki fajny. Taka łopatka. Pójdź po kozie. Ładne, ale są tutaj takie. No czekamy na te większe. Okej, chmurka idzie. Ale my wędkujemy. Uchenia znów ping-pong. Ile? Długo nie czekałeś na branie? Z rzutu. No i znów coś fajnego. Ja pilnuję wędki, dlatego że ja mam tkającą szczytówkę, drodzy Państwo. A Heniu ma sygnalizator brań, no to słyszy, a ja muszę wpatrywać się tak, żeby wędki nie wciągnęło. Podbierzemy koledze. I zobaczymy tym razem co, ale prawdopodobnie znów karpik. Dlatego mówię, że ja muszę zwracać uwagę, dlatego drodzy Państwo wiecie, że przy nagrywaniu filmów kolegów, chodzeniu, obserwowaniu czegoś innego rzadko używam, jak na moich filmach zauważyliście, tkającej szczytówki. Przeważnie zakładam, łowiąc klasykiem, przeważnie sygnalizatory brań, tak żeby słyszeć branie, czy było, czy nie. Ale znów ładny karpik. No widzisz. Co przynęta i zanęta, to zanęta, Heniek. No, zaczynać już wiadomo sprawę. Tak to byś mordował się znów z tymi karas... No, nie mordowałbym się, bo... Karaskami, znów płotka, nie płotka. Kurza, gambelsy mamy. Tak, ale z płotkę na białe to wiesz jak jest. Ładnie jedzie. Ja tam patrzę co u siebie. Jeszcze konopi dorzucę, tak żeby bardziej pracowała, wiesz? Tutaj, no to mi jest podstawa. Na dzień dobry rzucam z groch. No ale na groch dzisiaj łowiłeś. No i dlatego zmienię. I dlatego widzisz. Miałem kiepskie branie i nie wykorzystam. Już brzeg. No. Wszystko ustawiono, on nie ma prawa zerwać, nie będzie się wypił. Dobrze, dobrze. Branie ja mam. To nie swojego. Co to raz? I zobaczcie. U mnie coś drobnego, uchenia coś godniejszego, więc szybko ściągam, pomogę koledze. Ja to ściągnę, bo ja mam drobną, tu przeszczuję po kiju. U ciebie. Tego samego, co wypuściłeś. A u mnie karaś. Więc u mnie karaś, tak zwany bączuś.
żadnego problemu. I Henia teraz. Jest umęczony. Na skireczka. Piękna rybka. Która wraca. Tak samo. Normalnie, że do wody. To samo. Ten sam wymiar. Ta sama waga. Dwa i pół. Nie wiem co. Prawdopodobnie nie wiem, naprawdę nie wiem. Dzisiaj sobie połapieć. No połowie. Proszę, nałapamy. Dobrze. Fajnie jest, że biorą, bo jeszcze dzisiaj przy studiu. Ściągamy, przerzucamy. Nagrywa się. Zobaczcie, chmury idą. Leszcz. Co to? Ładny leszcz. Ślicznie. No takie leszczyki to już... To już coś. Można się pobawić. Ładny leszcz. 50 kanapek. No może trochę braknąć. Braknie? Może trochę. Zobaczcie. Dolna warga. Cukiereczek. Masz wypinać. Może braknąć do 50, ale coś blisko. No ale niewiele, podejrzewam. Coś blisko będzie. 50. Nie, 46. 95. 45. 45. No i wcześniej też miałem leszcza. Więc. Cóż można chcieć, drodzy widzowie? Płyń. Jedna wędka, łowienie z marszu. No i wędkujemy. To ma jechać. No nie, takie to ma jechać, ma kija wygiąć. Chyba, że faktycznie jakaś mniejsza rybka, karasek czy coś. Ale czekamy. Aż konkretnie odjedzie. Na razie raz z klipa ściągałem, Henio miał dwa karpie, ja jednego. I próbujemy cukiereczków. Henio na żółtego, ja na różowego. Czekamy. O, tak teraz. Zagapiłem się, odwracam się, a tu kij wygięty. Zobaczcie, jakie fajne wędkowanie. Siedzi. Tylko mówię ci, karaś chyba będzie, bo... Albo leż znów. Karb na pewno nie. Karb to ma energiczne żarty. Tak. Wolałbym leszcza. Tak jak teraz wystarczy, nie? No ale to 70, nie chciałby 70, nie? No, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, Heniu. O! Czerwony, piękny, więc z tym sobie zrobię fotkę. Bezładny. Ładny. Pomóż ci? Nie, sam. Okej. Zobaczcie. Dolna warga. I taki. I oto taki piękny osobniczek wraca.
Wracaj. Zapadł. Patrz jeszcze. Siedzi? No, nie naprostowałem. Drodzy Państwo, widzicie, zdążyłem naprostować. Znaczy się uchylenia to samo. Siedzi? Siedzi. No. U mnie też małe, ale jest, zapadł. Spiął się. A u mnie nie wiem co. Zapadł leszcz. Nie, karaś. Zapadł bączek. Zobaczcie, zanim ta się nie wypukała. Więc zmienię kolor teraz, zobaczymy, założymy coś laserkowego, weźmiemy żółtą szósteczkę, albo nie, laserkowego nie damy, damy pomarańcza, zobaczymy na pomarańczy. To się skusi. Ok. Więc tak mówię. Teraz pomarańcza. Pomarańcza. Ta sama śpiewka. Okej. Zobaczymy na pomarańcze, jakie będzie wskazanie do klipa. I czekamy. Konopia nam podeschła, więc wsypiemy mieszankę, więcej konopi damy. I tak to się teraz prezentuje. Ok, czekamy na wskazanie. Już coś ściągnie, zobaczcie. Jest pomarańcz. Zobaczymy tym razem, co nam da. Coś większego jest. Na pomarańcze. Zobaczymy, co. Karaś chyba. Ok, rybołanie współpracują. Coś niedużego, ale cieszy. Nie widzę jeszcze. Jesiotr.
Opa. Zobaczcie. Już pomału płynie. Zobaczcie, jaki ładny. Za 2 lata będzie większy. Płynie. I jest pytka. Założyłem pomarańczową z Ingersa. Ale nic, więc musimy z powrotem do cukiereczku wrócić. Tym razem założymy żółty banan toffee. Banan toffee. Ale żółtego przygotujemy. Banan z toffee. I co jeszcze mamy żółtego? Pina colada. To jest prawdopodobnie kokos, ananas. Kokos, ananas. To pójdzie za chwilę. Więc cukiereczki są. Siedzi? A coś większego? A ja cały czas zmieniam dobór przynęt, tak aby strzelić jak najfajniejszą. Nie cały czas na jednej, bo na jednej to różne rybki były. A chcę strzelić się tak, aby złowić karpia. Jeszcze jednego. Więc dobór przynęt, teraz żółta, będzie banan toffee. Bo ta pomarańczowa Ringers nie daje rady, widzę. To było teraz to. Zobaczcie. Pomarańczowy. Co jest bardzo łowne, ale dzisiaj na razie widzicie nic. Tylko najwięcej dawało to radę. Ringers różowy. Żółtego jeszcze nie zakładałem z Ringersa. Auchenia Ringers yellow żółty, który mu dał 3 karpie, z tym, że jeden się spiął, 2 wyholowane. A tutaj co jest? Myszka. Zobaczcie. Malutka. Myszka. Okej. Okay. I co było? Karaś. Drodzy Państwo, zdjąłem pomarańcz, bo bez efektu założymy żółte banan toffee. One są twardsze. Magnecik, tak aby dobrze się trzymało. No i zobaczymy na banan toffee. Ściągniemy i tak zestaw się prezentuje. Konopi więcej dodałem. No i zobaczymy. Uchenia już. Ale Henio cały czas na tej jednej przynęcie łowi. Okej. Okay. Zobaczymy banan z toffee. Nornica na razie uciekła, ale widzicie, jak nie kotek, to tak ostatnio kos przyleciał, co robaki mi po nocy wszamał z zanęty. Rzucałem mu, później rzucać mi się nie chciał, kazałem mu wejść do miski, to wlazł i wyżerał. To teraz nornica, myszka. Co masz? Karaś. Karaś?
karaś. A ja na banana teraz. O, pociągnięcie było od razu. No, jeszcze raz. Od razu widzicie zmiana przynęty i... Dodam trochę suchej jeszcze. Okej. Siedzi. Zobaczcie. No chyba. No czuć. Do klipa. Ściągamy z klipa. Zamykamy. I prawdopodobnie będzie karpik chyba. Ustawimy kowrotek tylko. Z klipa ściągnięte. 20 długości, czyli 36 metr. Żółty kolor banan tofi. Pomarańczowy nie dawał rady, więc... Ale karp będzie. Chyba ten sam rocznik. Dodaję suchej zanęty trochę. Tak, aby szybciej pracowała, szybciej się rozpukiwała. Giepiątki. Bo konopie trochę domoczyły. Ale nic nie walczy, wiesz? Przy brzegu będzie chodził chyba. Ale to ten rocznik tak samo. Tak. On dochodzi do pewnego momentu, dopiero... Pierwszego też tak ciągnąłem, wiesz? Nie idzie. Karaś na pewno to nie będzie, ani duży leżnie karp. On dopiero zaraz będzie chodził. Tak samo jak pierwszy. Weszedł w twojego. Jakim ci się nagrywa. Wszystko się nagrywa. Dokumentacja musi być, zawsze to jakaś pamiątka jest z tej strony. Zobaczymy co. Jeszcze nie widzę. Tu już jest. O! Długi. To chyba jest amur. To jest amur. Amur, ja też tak myślę. Właśnie na niego polowałem. To jest amur. I banan. No bo on to lubi. Banan. Stofim. To jest amur właśnie. No wchódź, bierz. Ty, tak, weź. Mały haczyk jest. Tu jest za murem, tak weź. Jest. Ach, piękny. 70 cm. Piękny, drodzy Państwo. Piękny jest. Piękny. I zobaczcie, i z Marcela zanęta. Z 70 co najmniej. I o to w tym wszystkim chodzi, nie Haniu? No jak, to ja na niego polowałem długo. Się wypił. On się wypił. I o to w tym wszystkim chodzi.